lepiej, żeby rodzice się dogadali, żeby pan patriarcha zrezygnował z patriarchatu, żeby feminizm nie był feminizmem kastrującym i żeby powstał sensowny, oparty na uczuciach i respektowaniu wzajemnym związek między tymi dwiema osobami. Fundamentem rodziny powinno być, ja myślę, uwaga, czas. Uczuciowa wrażliwość. Dialog, rozmowa. A nawyk w pokoleniu moich rodziców, w moim pokoleniu był taki, żeby nie rozmawiać. Bardzo to jest doświadczenie rodzin milczących, nierozmawiających. Od razu powiem. I uważam, że to nie jest takie bardzo złe. Jest takie niebezpieczeństwo, że wielomówność rodzica, żeby nie powiedzieć gadulstwo, ma tę wadę, że może zanudzić słuchacza i w ten sposób nawet ważne, mądre rzeczy są unieważniane, czy minimalizowany jest sens tego, co ten rodzic mówi. Ja na spotkaniach rodzinnych słyszałam, kiedy wyjdziesz za mąż i kiedy urodzisz dziecko. No właśnie, tak. A nie daj Boże, już wyjdź za mąż, nie urodzić dziecka, to dopiero. Albo urodzić dziecko przed wyjściem za mąż. Tak. Tak. No i wtedy te spojrzenia ciuć. Tak, to jest to słowo. Wtedy są ciuciami. I może ma pani jakieś poważne pytanie. Bo... Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry, w Krakowie, w studiu Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C jest Katarzyna Kubisiowska. Oraz Bogdan de Barbaro. Uczucia rodzinne. Panie profesorze, jaką pan ma pierwszą myśl, jak słyszy uczucia rodzinne? Sprawa jest skomplikowana. A ja mam takie poczucie, że dużo cierpienia, niedomówień, niesnasek, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, ludzie, którzy mają się spotkać przy tych stołach świątecznych, rodzina jest w stresie, chodzą do psychiatry, proszą o zapisanie leków uspokajających, a później po świętach opowiadają już u tego samego psychiatry historie, które się zdarzyły przy stole, czyli stres. Takie mam skojarzenia. No, więc i skoro pani ma takie, to ja będę miał odwrotne, nie? Bo to no, tak to będzie bardzo logiczne. Bo to może też jest tak, że jak kogoś nic nie boli, ale jak go w pewnym momencie zacznie boleć mały palec u prawej, albo jeszcze lepiej u lewej ręki, to ten bolący palec stanie się wątkiem głównym, narracyjnym. Ale zostawiając metafory i lewy palec, albo prawy palec u lewej ręki, to bym powiedział tak, że rozumiem i rzeczywiście do terapeuty będą, zwłaszcza do terapeuty rodzin i par, będą się zgłaszać osoby z konfliktami, napięciami, agresją, nieporozumieniami i tak dalej, ale warto pamiętać, że uczucia rodzinne to jest także miłość, troska, przywiązanie, uważność, czułość, radość seksualna. To jest także zachwyt nad małym dzieckiem. To jest także duma z dorosłego dziecka. Mnóstwo innych uczuć. Czyli dlatego rzecz jest skomplikowana, jak na dzień dobry w naszej rozmowie zareagowałem, bo to znaczy, że jest różnie. A ja sobie myślę o takich na przykład dla mnie ważnych książkach, jak Wymazywanie Thomasa Bernharda na przykład, które jest ostatnią książką Thomasa Bernharda i właściwie protestem przeciwko kłamstwu w rodzinie. O tym, ile tej rodzinie kryje się złych emocji, ile jest trudu, ile jest odrzucenia, które jest chowane w takiej, tutaj akurat w przypadku tej historii, w taki mieszczańskie ubranko. Jak to u niego. Jak to u niego i jak nie tylko u niego. No właśnie, tak. Jest takie powiedzenie, że to, co w naszej rodzinie, zostaje w naszych czterech ścianach. Tak. I nie mówimy, nie sprzedajemy tego, tej opowieści na zewnątrz, co tam się dzieje. To jest w ogóle wielka tajemnica. Aż dom, nasza twierdza. Tak. Ja nie kwestionuję, że są mroki. Mi chodziłoby tylko o to, żeby po pierwsze zrównoważyć, a po drugie, żeby zwrócić uwagę na to, że źródłem poczucia bezpieczeństwa, źródłem siły, źródłem troski, źródłem pomocy najczęściej jest rodzina. A panie profesorze, jakby pan miał powiedzieć o polskiej rodzinie? Z pana doświadczenia terapeutycznego, ale
nie tylko, może też pozaterapeutycznego. Pan obserwuje polską rodzinę. Takie pan ma refleksje i chciałoby się zapytać uczucia, ale na razie refleksje. No więc nie ominę tej filozofii bywa różnyzmu. Mhm. Skoro bywa różnie, to jak bywa? A procentowo? Jak... 17,5% na przykład, tak? Mhm. Nie, widzi pani, potem będą myśleć, że my rzeczywiście jesteśmy statystykami. Serio mówiąc, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w rodzinie polskiej, dlatego że dochodzi do zderzeń różnych wzorców. Gdyby chcieć jakoś uwyraźnić i nawet uprościć te opisy, to powiedziałbym tak, że zderza się stare z nowym. Zderza się konserwatywne z liberalnym. No a tą cezurą jest co, 89 rok? Nie, bardziej chyba 68. Znaczy, ja bym powiedział... 68? Tak. Dzieci, kwiaty, zakwestionowanie, bo pani chce to politycznie, a to widzę bardzo kulturowo. O, czyli kontrkultura. Tak. Czyli tak. Wyzwolenie, czyli tak. Hipisi, kontrkultura. Tak, dzieci, kwiaty, czyńcie miłość, nie wojnę. Okej. I jeżeli tak na to popatrzeć... Oczywiście 89 potem dodał biegu, albo pozwolił wyższy bieg dać. Bo otwarł granice i więcej mogliśmy zobaczyć, usłyszeć, zobaczyć, jak inne rodziny żyją. I po nowoczesność miała się coraz lepiej. I wolno było mówić, co się myśli. Nawet wolno było myśleć, co się myśli. To jeszcze ciekawsze. I nie szło się za to do więzienia. No, tak. Otóż te dwa zderzenia... Jeżeli one pojawiają się wewnątrz rodzinnie, no to one gwarantują napięcie, gwarantują pewien rodzaj u młodego człowieka, który zastanawia się i między wierszami albo wprost pyta swoich rodziców, jak żyć, a od rodziców dostaje właściwie chaos informacyjny. No to nie dziwota, że z tego wszystkiego powstaje zamieszanie. Ale ten chaos informacyjny to jest jaki, że oni mówią... Jeden mówi na przykład patriarchat, a druga osoba powie patriarchat to jest już na śmietniku historii. No dobrze, ale ta jedna osoba nie powie patriarchat, tylko powie to innymi słowami, jakimi na przykład. Ale może powiedzieć też do swojej żony, pamiętasz jak twój tata i mój tata, jak oni byli dobrymi opiekunami życia rodzinnego, zapewniali bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne i wszelakie i było na wszystko, a teraz kobietom się wydaje, no i tutaj leci taki tekst patriarchalny. No ale co się kobietom wydaje? Proszę dokończyć ten kobietom, tekst. No bo będzie różnie agresywny tak. Ten patriarchat, a jeżeli ten patriarchat będzie w miarę łagodny, to powiedzą, że kobiecie się będzie wydawać, że da się pogodzić życie zawodowe z wrażliwą rolą wrażliwej matki. A przecież i tak dalej. A kiedy to będzie patriarchat agresywny, to powiedzą, że kobietom się w głowie przewróciło i zamiast, żeby tak jak było przez stulecia i tysiąclecia... I ten świat świetnie hulał wtedy. I świetnie było, fenomenalnie było, dobrze się działo, to teraz one krzyczą, wychodzą na ulicę i świat staje do góry nogami, a to ta święta instytucja zwana rodziną idzie w gruzy. No i tego słucha na przykład kilku albo kilkunastu latek. I mówi, aha, no idzie do smartfona sobie to wyjaśniać, jak to jest tak naprawdę. No ale ten kilkunastolatek jeszcze widzi tych rodziców w jakiejś relacji. No właśnie i to i bywa różnie. Mm-hmm. Ciągle ten bywa różny. Nie wiem, czy on już się znalazł w encyklopedii jako dominujące tendencje filozoficzne. No bo może być tak, że oni tak się będą kłócić przy okazji takiego prowokacyjnego pytania ze strony tego jednastolatka, ale poza tym, jak już nie muszą uzgadniać stanowisk, ani nie muszą pokazywać nastolatkowi, kto mądrzejszy, no to mogą być w czułym związku i nie przejmować się tym. Natomiast wersja mniej optymistyczna to jest taka, że ich te różnice będą oddalać emocjonalnie, no i wówczas pojawiają się kłopoty. No i co z taki nastolatek, który za chwilę będzie dwudziestolatkiem, może trzydziestolatkiem, już na przykład zakłada rodzinę? No, zaletą dzisiejszych czasów jest to, że ten nastolatek dzięki temu dwugłosowi będzie skazany na poszukanie własnego głosu. No, albo w stanie bierności będzie. No, to chyba, że będzie w lęku albo tłumionej złości.
to wtedy tak, ale... Albo nie będzie chciał, przepraszam, bo to jest ważne, aha, albo nie będzie chciał w ogóle zakładać z jakiegoś stada. Będzie preferował życie takie autonomiczne, samotnicze, bo rodzina będzie mu się jawiła jako gigantyczne wyzwanie i tak naprawdę nie dokona tej autorefleksji, nie zweryfikuje tego, nie będzie chciał się zderzyć z pewnymi wyzwaniami życiowymi, mm-hmm, i ucieknie może nie ucieknie, to wróć, tak, może. Nie ucieknie, tylko no, ale, po prostu wybierze taki styl życia i to, ja to ale widzę. Nawet to ucieknie tutaj może pasować, tylko że on nie będzie tego robił jakoś tak świadomie, tylko będzie się to w nim działo. Mhm, znów, trzeba... znów ta podświadomość. No, jest taka, jest, nie ma rady. Tak złagodźmy, przedświadomość. Mhm. Więc to będzie się w nim działo i w tym sensie rzeczywiście, zgoda, lepiej żeby ci rodzice się dogadali. Moje takie wyobrażenie, jak najlepiej byłoby, żeby się dogadali, to byłoby takie, żeby pan patriarcha zrezygnował z patriarchatu, a żeby feminizm nie był feminizmem kastrującym, mhm, i żeby powstał sensowny, oparty na uczuciach i respektowaniu wzajemnym związek między tymi dwiema osobami, czy to osobami heteroseksualnymi, czy to osobami homoseksualnymi, ale w każdym razie, żeby to był związek na uczuciu. I teraz po prostu we mnie odezwała się Filifionka, która mieszka w moim wnętrzu i która cały czas oczekuje katastrofy. I myślę sobie, że ta zaciekła, dogmatyczna feministka i ten patriarcha, który trzyma się swoich reguł i nie chce opuścić swojego stanowiska, jednak nie zejdą ze swoich pozycji. Jest takie niebezpieczeństwo i wtedy katastrofa. poziom no, nie przygotowanie do katastrofy. Mhm. No bo może nie od razu katastrofa, ale przygotowanie w tym sensie, że będzie to, co jest dla mnie rzeczywiście bardzo niepokojące i niebezpieczne. Znaczy polaryzacja społeczna i to prawda, jak się dowiedziałem wczoraj, to nie jest to jeszcze ten poziom amerykańskiej polaryzacji, ale zawsze coś. Mhm. Ale rozmawiamy o rodzinie i właściwie w rodzinie fundamentem rodziny powinno być, ja myślę, uwaga, czas, który się daje sobie nawzajem. Uczuciowa wrażliwość. Uczuciowa, tak. I dialog, rozmowa. Mm-hmm. A nawyk w pokoleniu moich rodziców, w moim pokoleniu był taki, żeby nie rozmawiać. Bardzo, to jest doświadczenie rodzin milczących, nierozmawiających. Od razu powiem. I uważam, że to nie jest takie bardzo złe. Uważam, że postawa rodziców, zachowanie, jakiś wzorzec, jeżeli jest pozytywny, jeżeli ci rodzice nie mają takiego nawyku, albo sami nie zostali nauczeni dialogowania z dzieckiem, wcale nie musi być czymś, co to dziecko będzie jakoś determinować. Uważam, że dotrzymywanie słowa przez rodzica, życie według pewnych wartości, które głosi, ale też wciela w życie, czyli to ta spójność werbalna, sprawczość, to są ogromne takie źródła mocy. Zgadzam się. Zgadzam się i to, że jak będzie ktoś opowiadał piękne rzeczy, a z zachowania będzie wynikało coś innego, no to przestanie mieć znaczenie ten głos, albo co gorsza, doprowadzi do takiego cynizmu tego słuchacza, tego młodzieńca. Skoro można mówić to, a robić co innego, to znaczy, że to jest jakaś lipa. No i hipokryzja. Tak. Mhm. Oczywiście jest takie niebezpieczeństwo, że, jak to powiedzieć elegancko, wielomówność rodzica, żeby nie powiedzieć gadulstwo, ma tę wadę, że może zanudzić tego słuchacza. I w ten sposób nawet ważne, mądre rzeczy są unieważniane, czy minimalizowany jest sens tego, co ten rodzic mówi. Natomiast jeżeli to jest bardziej, tak jak pani powiedziała, dialogiczne, jeżeli to jest na przykład sytuacja wymiany myśli, albo na przykład ten młodzieniec przynosi jakieś wydarzenie ze szkoły i opisuje,
a rodzice to omawiają z różnych stron, ale nie po to, żeby sieknąć jakimś przykazaniem, tylko żeby zaglądnąć, co jest pod spodem, kontekst społeczny, a co ktoś przeżywał, a jak to było w innej kulturze, albo jak to było niegdyś, to wtedy to tworzy takie, powiedziałbym, szanse na wewnętrzny rozwój tego młodego człowieka, zwłaszcza kiedy będzie mu wolno się było nie zgodzić z rodzicem, a rodzic się nie obrazi i nie podniesie głosu, tylko będzie słuchał tego, co ten młody człowiek mówi. Mhm. Czyli to jest to pytanie o dialog międzypokoleniowy. Mhm. Jak on się udaje, to świetnie. I to nie tylko między dzieckiem a rodzicami, ale też dzieckiem, rodzicami, babciami, dziadkami, tak, i wujami, tak, i ciotkami, no bo jednak ta rodzina to jest wielka tak. Więzi. To jest bardzo ciekawa historia, to znaczy to pokolenie babci, dziadków, tak powiedzmy sobie grzecznie, senioralne, że ono bywa być może niedoceniane przez tych rodziców, gdy rodzice są na przykład zajęci tym, co robią w pracy, muszą tę karierę robić, a babcia wtedy czy dziadek są w jakiejś samotności. Wersja zaczynająca się od słów za moich czasów jest wersją, która jest ośmieszona, więc to nie ma sensu. A być może coś ciekawego można by się dowiedzieć. Wnuk od dziadka czy wnuk od babci może się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Bardzo często mi się zdarza spotkać w gabinecie pacjentów, którzy mówią: żałuję, że nie dowiedziałem się nic o życiu swoich przodków czy praprzodków. Tam musiały się jakieś ciekawe rzeczy dziać, a jakoś nie przyszło mi do głowy, jak byłem dzieckiem, dowiedzieć się, zapytać dziadku, a jak to było na tej wojnie właściwie. To jest poważna strata. To jest poważna strata, która dotyczy bardzo wielu ludzi. Prawda? Nas też. Tak, tak. Że za późno, że nie zdążymy, że tak. Jak już jesteśmy na tyle mądrzy, żeby postawić pytania i ciekawe. To już ich nie ma. To już ich nie ma. A kłopot jest taki, że czasami się ten dziadek, czy ta babcia, czy nie wiem jak dobrze, to powiedzieć. To dobrze brzmi. Może, ten tak? Ta osoba senioralna, tak nazwijmy to. Że niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy ta osoba próbuje radzić sobie z ageizmem, z tym wykluczeniem cybernetycznym, nazwijmy to, przy pomocy mówienia, że dawniej było dobrze, teraz jest źle. Mhm. Bo to się nie obroni. Ale to nie przyda się temu młodemu, bo on i tak w razie czego przy pomocy smartfona będzie babci musiał w czymś pomóc. Ale ten młody, jak będzie już stary, będzie mówił tak samo jak właśnie wtedy babcia albo dziadek, tak sądzę. To załóżmy się, jak będzie za 30 lat, no. Zakład? Okej. To 30 lat się tu spotykamy, tak. W studiu Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Tak, na pierwsze piętro może by im trudno wejść, ale dam radę. Nie też. Może nam młodzi pomogą, panie profesorze. Ale ja jeszcze myślę o uczuciach rodzinnych. Była mowa o takim spotkaniu, które jest spotkaniem poprzez obecność, rozmowę i takie autentyczne nakierowanie na człowieka. A ja widzę, że te z mojego doświadczenia najciekawsze rodzinne sytuacje zdarzają się nie w momentach narzuconych. Wtedy, kiedy jest to Boże Narodzenie, rytuał, tak. Jest ta Wielkanoc, jest wszystkich świętych i spotykamy się, albo wesela są i pogrzeby, to też przecież jest, tak, to są te momenty, kiedy się widzimy, ale te momenty super bezinteresowne. Hmm. No tak, bo ten człowiek, jak już jest w tym garniturze i białej koszuli i krawacie, to ten garnitur go, że tak powiem, spina dosłownie i w przenośni. I wtedy on jest tak zmięty tym rytuałem. Wie, co należy powiedzieć, wie, do kogo należy się uśmiechnąć, a na kogo krzywo popatrzeć. Natomiast jeżeli to jest sytuacja, tak jak pani powiedziała, spontaniczna, zwyczajna, albo wpadli do siebie, dzisiaj już takiego wpadania do siebie przypadkiem nie ma, ale, ale za moich czasów to było. I wtedy jest większa szansa na ten rodzaj otwartości,
która to otwartość jest przydatna do bliskości. Mhm. Nie ma tego spętania rytuałem, nie ma tego uwięzienia w roli. Na przykład, że ten wuj senior się poczuwa do tego, żeby tam albo właśnie coś opowiedzieć po raz 17 tę samą anegdotę, albo żeby skarcić. Teraz też znowu tego nie ma, ale dawniej pamiętam, że jak miałem tam kilkanaście lat, chodziłem na takie spotkanie rodziny, to zawsze mnie pytano, dlaczego mam za długie włosy. I, no tak, hippie, skąd tak, kultura. Tak, tak. I pamiętam ciocię Tosię, która zawsze mówiła, a wiesz, że już nie ma mody na długie włosy. Ona tak akurat się na modzie znała, jak no nie znała się na tej modzie. Mnie akurat też moda specjalnie ciekawiła, ale widziałam, były długie włosy, nosiłem długie włosy. No, a ja na spotkaniach rodzinnych słyszałam, kiedy wyjdziesz za mąż i kiedy urodzisz dziecko. Aha, no właśnie, tak. No. A nie daj Boże, już wyjść za mąż, nie urodzić dziecka, to dopiero. Albo urodzić dziecko przed wyjściem za mąż. Tak. Tak. No i wtedy te spojrzenia ciuć. Tak, to jest to słowo. Wtedy są ciuciami. Nie, może ma pani jakieś poważne pytanie. Bo... Ja bym chciała zapytać się na koniec, panie profesorze, o szczęśliwą rodzinę. O taką szczęśliwą rodzinę. Proszę roztoczyć wizję szczęśliwej rodziny. Szczęśliwa rodzina to jest taka, która docenia fundament miłości, która szanuje różnice. Fundament miłości, czyli? No miłość, dobrze, powiem miłość. No, że ludzie kochają siebie, no, jest coś takiego. Słyszała pani to słowo miłość? No, ale każdy to używa w innych kontekstach. Tak, mnóstwo jest znaczeń tego słowa. Miłość, nie mam na myśli na przykład mojej miłości do Krakowi czy Wisły. Krakowie. Więc nie mam na myśli takiej miłości zbanalizowanej, tylko mam na myśli uczucie, które zawiera w sobie troskę, oddanie, czułość. Mam na myśli uważność na drugiego, mam na myśli szacunek do drugiej osoby, mam na myśli zaciekawienie drugą osobą, mam na myśli zgodę, a nawet ochotę, żeby ta druga osoba była inna, a przez tą inność wcale nie odrzucona. O, takie tam okoliczności łagodzące ciężar tego życia. O. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.